Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Jacka Piekary, Alicja. Tom pierwszy. Czyta Tomasz Sobczak. Samopał, pochwalił się Szczerbaty. Palce lizać. Łysy mężczyzna wstał z kolan, mało co nie wypuszczając butelki. Udało mu się ją złapać w ostatniej chwili przy samej szyjce. K kurwa! Zająknął się, aż czerwaty podszedł do niego i wyjął mu flaszkę z dłoni. Zdjął nakrętkę i schował ją do kieszeni. Zbliżył szyjkę butelki do nosa. — Ale jedzie! — rzekł z głęboką satysfakcją w głosie. — Mocny towar! Pi. wyciągnął szkło w moją stronę. Wahałem się tylko przez chwilę. Wziąłem butelkę. Była niebezpiecznie ciepła. Już miałem przechylić do ust, kiedy Alicja uderzyła mnie z rozmachem w dłoń. Butelka wymsknęła mi się z palców i poleciała na asfalt. Rozbryznęła się na setki kawałeczków, z których jeden odbił się tak wysoko, że zarysował mi policzek. Wokół uniósł się odurzający zapach bimbru. — Co je kurwa! — wrzasnął łysy i chciał poderwać się na nogi, ale potknął się o własne buty i zarył twarzą w krawężnik. Jego kumpel skoczył w kierunku Alicji z uniesioną ręką, więc huknąłem go pod nos podstawą dłoni. Jęknął i zwalił się na kolana. Zacznę krzyczeć, powiedziała Alicja bardzo głośno i bardzo dobitnie. Powiem policji, że chciałeś mnie obmacać zboczeńcu. Szczerbaty patrzył na nią z klęczek i spokojnym ruchem wytarł rękawem koszuli krew, która leciała mu z nosa czerwoną lepką strugą. Szybko sięgnąłem po portfel. Niestety, najmniejszym nominałem było pięćdziesiąt złotych, lecz wyjąłem bez wahania banknot i włożyłem szczerbatemu w kieszonkę marynarki. Przepraszam za dziewczynkę, powiedziałem. Ona nie lubi, kiedy się pije. Kupcie sobie panowie butelkę w zamian za tę straconą. Szczerbaty patrzył na mnie bez słowa i nie wstawał z klęczek. Jego kumpel natomiast zaczął głośno wymiotować pod murem. Słychać było tylko przeraźliwe żygnięcia, które okraszał bełkotliwymi przekleństwami. Do widzenia, wziąłem Alicję za rękę. Alex, syknęła, kiedy odeszliśmy już wystarczająco daleko. Dlaczego dałeś im pieniądze? A chciałabyś, żeby oni i ich kumple przyszli do nas w nocy? Z miejscowymi nie ma co zadzierać, Alicjo. Jeśli można kupić sobie spokój za tak małą cenę, to trzeba to zrobić. A w zasadzie, zatrzymałem się i spojrzałem na jej zaciętą twarz. Dlaczego stłukłaś butelkę?